Słuchajcie, witam Was na kolejnym wykładzie, na drugim dzisiaj. Taki bardzo ważny temat nas teraz czeka, bo mieliśmy już czym jest zbawienie, a teraz o krwi pogadamy. Nie kardiologia, jak jest o krwi, coś, badanie. Jak? Hematologia, o hematologii porozmawiamy trochę. Nie, to nie jest chemia, to jest coś o wiele ważniejszego. Słuchajcie, w Starym Testamencie mamy taki pewien obraz, od którego chciałbym zacząć. Mianowicie w 1 Samuelu, czyli obecność Boża związana z Arką Przymierza, trafiła w ręce nieprzyjaciół Izraela. To akurat Saul tak użył Arki Przymierza jako talizmanu i to nie zadziałało jakoś dziwnie. Tak? Myślał, że to mu da zwycięstwo. Ale że był nieposłuszny Bogu, to mu wcale nie dało tego zwycięstwa. Arka trafiła do nieprzyjaciół. Później nieprzyjaciele oddali tą Arkę, bo Bóg ich pokarał za to, że zabrali nie swoją własność. I ona trafiła w pewnym momencie do takiego człowieka, Obed się chyba nazywał, jak dobrze pamiętam. I Bóg mu zaczął błogosławić. Dawid stwierdził, aha, to jednak trzeba by było tą Arkę ściągnąć do Jerozolimy, bo gdzie Boża obecność, tam błogosławieństwo. I wiecie co, za pierwszym razem, jak próbowali tą Arkę do Jerozolimy przyprowadzić, to właśnie jeden z ludzi zginął, dlatego że woły się potknęły, tam groziło, że wóz się wywróci razem z Arką i jeden z mężczyzn dotknął się Arki. Gdy nie wolno mu było tego robić, dotknął się obecności Bożej i zginął. I dlatego trafiła ta Arka do Obeda. Bóg mu zaczął błogosławić, więc Dawid pomyślał po pewnym czasie, a to może jednak byśmy ją ściągnęli do Jerozolimy, żebyśmy też mieli to błogosławieństwo. Ale co jest ciekawe, za drugim razem, jak już brali tą Arkę, to doczytali chyba, jak trzeba ją nosić w ogóle, bo wcześniej to robili w niewłaściwy sposób. Ale wiecie co? Z domu Obeda do Jerozolimy było 20 kilometrów. I jak tą Bożą obecność w postaci Arki przeniesiono do Jerozolimy? Słuchajcie, jest powiedziane, że mężczyźni nieśli ją na swoich ramionach, bo tak powinno się ją nosić. Miała specjalne uchwyty do tego. Ale co 10 kroków zatrzymywali się. Zabijany był wół, zabijany był baran i krew ich lano na drogę. Więc wyobraźcie sobie teraz, macie 20 kilometrów od domu Obeda do Jerozolimy. Cała droga jest we krwi. Krew. Wyobraźcie sobie czerwoną od krwi drogę, wijącą się gdzieś tam aż do Jerozolimy. Dlaczego krew? Dlaczego tyle krwi? Było w Starym Testamencie, cały system ofiarniczy. To wynika chociażby z takiego zapisu, słuchajcie, trzecia Mojżeszowa, to jest cytat ze Starego Testamentu, trzecia Mojżeszowa 17:11 mówi coś takiego, gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Słuchajcie, to jest Stary Testament, to jest prawo. To znajdziemy w 3 Mojżeszowej, 17:11. To jest zakon. Gdzie jest życie? We krwi. Od razu tutaj, tak na marginesie, tak? Czy to ma coś wspólnego z kaszanką, tak? Ludzie wierzący naprawdę czasami o takie drobiazgi toczą boje, kościoły się dzielą. Czy wierzący może jeść kaszankę, bo to jest z krwi, czy nie mogą? Wiecie co? Mnie to guzik interesuje, czy możesz jeść kaszankę, czy nie. Bo te wersety mówią o zupełnie innej i o wiele ważniejszej rzeczy. We krwi jest życie. Bóg dał ją na ołtarzu. Po co? Za dusze wasze. To jest coś, co każdy Żyd miał się nauczyć przez zakon. Żeby ratować moją duszę, potrzebuję przelaną krew.
Więc tu nie chodzi zupełnie o kaszankę, tu nie chodzi o transfuzję krwi. Tak jak świadkowie Jehowy sobie tłumaczą, to zupełnie nie ma nic wspólnego z transfuzją. Świadkowie Jehowy odpowiedzą kiedyś za tysiące ludzi, którzy umierają przez to, że ktoś głupio interpretuje Boże Słowo. Ten werset przecież bardzo jasno mówi, o co chodzi. Chodzi o krew, którą używa się na ołtarzu. Do przebłagania, do oczyszczenia dusz ludzi. Po to, żeby były zbawione. Krew. Chcę wam zwrócić teraz uwagę na to, że w Mateusza 26-28 Jezus wypowiada takie słowa. Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Jak ważne to są słowa. Słuchajcie, czy my w ogóle rozumiemy, co tu jest napisane? Czy my w ogóle rozumiemy, po co to wszystko w tym Starym Testamencie było napisane? Przecież tam jest wyraźnie powiedziane, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. To jak się to ma do dzisiejszych systemów religijnych, w których ludzie żyją? Ile razy w swoim życiu próbowałeś odpłacać za swój grzech? Nie jest tak? Nie było tak? A czym były, nie wiem, ja na przykład parę razy za swoje grzechy dostałem, to odmów 10 zdrowasiek na przykład, tak? Za grzechy! No, to słabo grzeszyłem wtedy jeszcze. Nie? Za co to było? Za grzechy. I dużo takich rzeczy, które my w swoim życiu sami sobie czasami jakby dajemy karę za grzechy, które popełniliśmy. Ale tak naprawdę te kary, które my sobie wyznaczamy, nie mają przed Bogiem żadnej wartości. To są, tak jak później w którymś fragmencie będziemy mieli takie określenie, to są martwe uczynki. Każdy twój sposób zapłacenia za grzech przed Bogiem nie ma żadnej wartości. Skąd o tym wiem? Bo Bóg w swoim słowie objawił, że nie ma oczyszczenia grzechów bez przelania krwi. I to dosłownej krwi, a nie jakiejś wymyślonej. Nie jakiejś tam czary-mary, tak? Prawdziwa krew. Jezus mówi o nowym przymierzu. Jezus mówi o swojej krwi. I teraz tak jak pastor Maciek pięknie nam pokazał w swoim wykładzie, jak wyglądały ostatnie chwile życia Jezusa. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę, że ten cały czas od momentu, tak naprawdę od modlitwy w ogrodzie Getsemane, mamy do czynienia z krwią. Nie wiem, czy zauważyliście. Te wszystkie kilometry, które pastor Maciek pokazywał, one były przepełnione krwią. Bo tą krew mieliśmy w ogrodzie Getsemane, gdy Jezus pod presją demoniczną modlił się do Ojca. I był pod tak wielką presją, że krew dostała się do jego potu i z potem była wydalana na zewnątrz. Byliście kiedyś pod taką presją? Jezus był. Więc ta krew już się tam pojawiła. Drugie miejsce. Piłat, próbując ratować Jezusa, wydał go na ubiczowanie. Tak? Został ubiczowany, jego plecy, słyszeliśmy, jak wyglądały po biczowaniu rzymskim. Były zryte po prostu do kości, rozerwane. No, plecy, krew się lała. Krew się lała też z korony cierniowej, którą założono Jezusowi na głowę, wbito mu w głowę. Co więcej, jest powiedziane, że żołnierze, żeby tej krwi więcej się lało, to jeszcze bili go trzciną po tej koronie, tak? Wbijali ją, żeby mu się głębiej wbijała, żeby więcej krwi było. Aż w końcu taki już, można by powiedzieć, zakrwawiony Jezus trafia jeszcze na Golgotę, gdzie jeszcze jego nogi, ręce są przebite gwoździami i z tych ran też krew się sączyła. Jezus wisi na krzyżu. Myślicie, że to koniec?
Jeszcze nie. Bo Jezus oddaje ostatni dech Rzymianie, żeby sprawdzić, czy Jezus naprawdę umarł, robią jeszcze jedną rzecz. Przebijają Jego bok, trafiają w serce. Co się z Niego wydobywa? Krew i woda. Krew. Dlaczego tyle tej krwi? Dlaczego ta krew jest taka ważna? Ja myślę, że tak naprawdę jeśli zrozumiemy wartość, poznamy prawdziwą wartość krwi Jezusa Chrystusa, to nie będziemy się bawić w jakieś głupoty i próbować sobie z Biblii udowadniać, że zbawienie jest utracalne. Bo jeśli sobie zdasz sprawę, że krew Jezusa Chrystusa za ciebie się przelała i ty ją przyjęłaś do swojego życia, to nie będziesz się w takie cyrki bawił. Bo dla mnie wiara w utracalność zbawienia to jest w ogóle niewiara w zbawienie. Bo nie zdajesz sobie sprawy, jak drogocenną krwią zostałeś wykupiony. Drogocenna. Słuchajcie, to widać w liście do Hebrajczyków, słuchajcie, do Żydów. Ciekawe, że dzisiaj ludzie, którzy zupełnie nie mają pojęcia, jak wyglądało życie Żydów w tamtych czasach, właśnie na tym liście Żydów bardzo często budują swoje przekonanie o utracalności zbawienia, tak? Zupełnie nie mając pojęcia, o czym autor tego listu tam pisze. Ale on tam wiele razy używa takiego stwierdzenia. Zwróćcie uwagę, jak będziecie czytać list do Hebrajczyków. On mówi do Żydów, bo list jest wyraźnie zatytułowany do Żydów, tak? Do Hebrajczyków. To bądźmy świadomi, do kogo ten list był skierowany. Do ludzi, którzy składali ofiary w świątyni. Świątynia istniała wtedy i oni składali. Rok w rok tysiące zwierząt było zabijanych. Z powodu czego? Z powodu grzechów. Zwróćcie uwagę w liście do Hebrajczyków, ile razy jest wspomniane takie słowo. O ile bardziej. Żyliście pod prawem, składaliście te wszystkie ofiary, krew się lała. A przyszedł Jezus. I Bóg mówi, o ile bardziej. Krew zwierząt litrami się lała. A Bóg mówi, o ile bardziej krew Jezusa Chrystusa. O ile więcej, o ile mocniej. O ile ważniejsze. Więc zauważ to, o ile bardziej. Bo ta krew tak naprawdę zmienia bardzo wiele w twoim życiu. Wszystko zmienia. Zmienia całą twoją wieczność. I zaraz się o tym przekonamy. Słuchajcie. Kolejne fragmenty. Co mamy dzięki tej krwi? Rzymian 3, 24, 25. I są usprawiedliwieni darmo. O, Ewangelia jest tania. Gdzie jak możesz powiedzieć, że zbawienie jest za darmo? To jest tania Ewangelia. Głupoty gadasz. To nie jest tania. To, że Bóg daje ci zbawienie dzisiaj za darmo, to nie oznacza, że Ewangelia, że zbawienie jest tanie. Bo nie jest tanie. Bo posłuchaj, co jest dalej napisane. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Jezus był ofiarą przebłagalną i złożył swoją krew. Czy twoje zbawienie jest tanie? Nie, było bardzo drogie. Bóg dał tego, którego miłował najbardziej, zamiast ciebie. Myślisz, że to jest tanie zbawienie? Nie, to było najdroższe zbawienie. Dzisiaj ono jest z łaski dla nas, bo my nie zasługujemy na to, nikt z nas nie zasługuje. Dla nas jest to za darmo, a dla Boga to nie było za darmo. Dla Niego to było najcenniejsze, co mógł dać. Pamiętaj o tym. Następnym razem, jak ktoś ci powie, że te tanią łaskę głosisz. Nie jest tania. Dalej.
Rzymian 5:9. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Krew Jezusa usprawiedliwia. Dzisiaj możesz być przed Bogiem sprawiedliwy, bo Bóg cię usprawiedliwił. To krew Jezusa musiała zostać przelana właśnie w taki wstrętny sposób, jaki została, żeby ciebie uratować, żeby cię zbawić. Jesteś usprawiedliwiony. Boży gniew został przebłagany. Tak we wcześniejszym wersecie powiedzieliśmy, przez krew Jezusa. Co dalej? Efezjan 1:7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego. Odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Przez krew zostaliśmy odkupieni. Jak cenna jest to krew? Nie ma większej ceny. Tak? Jesteśmy i mamy odpuszczenie grzechów. Co dalej? Efezjan 2:13. Wiesz, że jesteś bliski Bogu przez krew Chrystusa? Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Łączą cię więzy krwi z Bogiem. Pamiętacie, ja pamiętam z filmów takich westernów, jak Apache zawiązywali więzy krwi z kimś, nie? Jak to wyglądało, nie? Ktoś nacinał tam, nie wiem, gdzieś tutaj na dłoni, żeby krew leciała, a drugi też nacinał, przykładali i to były więzy krwi. Czy ty wiesz, że takie więzy łączą cię z Bogiem? Nasza krew została, można powiedzieć, przemieszana z krwią Chrystusa. Tworzymy jedno. Jesteśmy sobie bliscy, bo krew Chrystusa nas łączy. Jesteśmy bliskimi dzięki krwi Chrystusa. Pokój z Bogiem mamy też przez krew. Słuchajcie. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Kolosan 1:20. Dzięki czemu jest możliwy pokój między mną a Bogiem? Dzięki krwi Chrystusa. Krew pokoju. Nie ma innej drogi, słuchajcie. Jak ważna jest krew Jezusa. Dalej, Hebrajczyków 9:14, o tu jest o tych martwych uczynkach, o których mówiłem. Słuchajcie, i słowo o ileż bardziej tu się pojawia. Hebrajczyków 9:14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Martwe uczynki. Chcę, żebyśmy mieli to zdefiniowane. Co to są martwe uczynki? To są te rzeczy, które robimy niby dla Boga, płacąc Mu za nasze grzechy. To są martwe uczynki. To są wszystkie te rzeczy, które próbujemy robić we własnej mocy, aby się Bogu przypodobać. A do Boga przychodzić możesz jedynie przez co? Jak ten werset mówi? Przez krew Jezusa. Tylko krew Jezusa. Dostęp do Ojca, dostęp do Boga masz tylko dzięki krwi Chrystusa. Nie baw się w martwe uczynki. Słuchajcie, no, ale musisz zadośćuczynić za swoje grzechy. Okej, jeśli możesz coś naprawić w relacjach z ludźmi, naprawiaj. Ale nie nazywaj to karą za grzech. Bo kara jest tylko jedna. Zapłatą za grzech jest co? Prawo tak mówi, śmierć. Tak? Przelana krew. To jest zapłata. Jedyna. Nie ma innej. Hebrajczyków 9:22. To jest piękny werset. Znowu list do Żydów, słuchajcie. No. A według zakonu, czyli według prawa, niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Rozumiesz to, czy nie? Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Żadne inne twoje religijne czyny nie sprawią, że Bóg ci odpuści. Tylko przelana krew. Tylko krew Jezusa Chrystusa może sprawić, że zostanie ci odpuszczona.
Jedynie ona. Nie daj się oszukać. Nie daj się wcisnąć w jakiś religijny system, który będzie mówił inaczej. Że jeszcze musisz to, jeszcze tamto i jeszcze to. No i jeszcze to byś mógł dołożyć. To nie jest to droga do Boga. To nie jest sposób dotarcia jako usprawiedliwiony do tronu Bożego. Tylko krew. 1 Piotra 1, 18-19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czym zostałeś wykupiony? To jest piękne, słuchajcie, tu jest powiedziane, że nie złotem i srebrem. A jak z czyśćca ludzie są wykupywani w naszym kraju? Nie krwią? Nie krwią. Myślicie, że płacone złotówki na ten cel zmieniają cokolwiek? Skoro Bóg powiedział, że nie złotem i srebrem zostajemy wykupieni z naszego postępowania, ale drogocenną krwią Chrystusa? Pamiętaj o tym następnym razem, gdy ktoś będzie nakłaniał cię do tego, żebyś kasę płacił. To jest złoto i srebro. Ani chwili nikomu nie ulżysz, kto umarł bez Chrystusa, kto nie skorzystał z tej krwi, która się za niego przelała. Nikomu w ten sposób nie pomożesz, bo krwią Chrystusa zostałeś odkupiony, jedynie. I co jeszcze w tym wersecie jest? To tak, bo tak przyglądam te wersety, tak co można by było dzisiaj poruszyć, z czym chrześcijanie mają dzisiaj problem? Słyszeliście o czymś takim jak przekleństwo pokoleń? Ilu chrześcijan się męczy tą sprawą? Bo moja babcia zajmowała się czarami, bo mój dziadek coś tam i dlatego dzisiaj coś mnie tam spotyka. Ale przeczytajcie jeszcze raz dokładnie ten werset. Wiecie, co tu jest napisane? Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. Jeśli jesteś odkupiony krwią Chrystusa, to tak naprawdę żadne przekleństwo dziadka, pradziadka, babci, wnuczka, nie wiem, kogoś, nie działa na ciebie. Bo nie złotem i srebrem jesteś wykupiony, tylko drogocenną krwią Chrystusa, która jest o ile bardziej. Ponad to wszystko zostałeś wykupiony z tego przekleństwa. Rozumiecie to, czy nie? Tak? Nie bawmy się w przekleństwa pokoleń, bo drogocenna krew Chrystusa jest o wiele... Szatan oszukuje ludzi, wmawiając im, że ta krew nie jest wystarczająca, bo jeszcze coś tam się ciągnie za tobą. Ta krew cię wykupuje spod tego przekleństwa. Nie ma mocy diabeł nad tym zupełnie, bo drogocenną jesteś krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego wykupiony. 1 Jana 1,7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Kolejny werset, którego chrześcijanie nie rozumieją. Słuchajcie, krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Co znaczy słowo wszelkie? Jak rozumiecie słowo wszelkie? Wszystko. A co z grzechem, w którym trwasz przez długie lata? A co z grzechem, z którego się nie chcesz upamiętać? Działa krew Jezusa, czy nie działa? Skoro Boże Słowo mówi, że z wszelkiego grzechu, to ja będę wierzył Bogu. Bo to znaczy, że z wszelkiego.
I chrześcijanie tak naprawdę dzielą włosy na cztery i tak. Ten grzech jest, bo Jezus umarł, za ten nie umarł. Ten jest przebaczalny, ten nie jest przebaczalny. Ten jest lekki, ten jest gruby, tak? Po prostu ciężki, tak? Śmiertelny i tak dalej. I cały czas bawimy się, czy Jezus za to umarł, czy nie umarł. Ale jak Boże Słowo mówi? No za wszelki. Jego krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pamiętajcie o tym. To jest bardzo ważne. Bo szatan będzie was oszukiwał, jeśli nie będziecie w to wierzyć. A co więcej, tam dalej, werset dalej to jest, co pastor Maciek cytował, tam jest powiedziane, że a jeśli twierdzicie, że nie zgrzeszyliście, to kłamiecie. I co więcej, z Boga czynicie kłamcę. Bo Bóg mówi, że wszyscy zgrzeszyliście. I wszyscy potrzebujemy krwi Chrystusa. Wszyscy. Objawienie 1, 5, 6 werset. Chrystus wyzwolił nas z grzechów swoją krwią. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. I co więcej, następny werset mówi, że i uczynił nas królewskimi kapłanami. Czy ty wiesz, że to ty dzisiaj dzięki krwi Chrystusa jesteś królem i kapłanem? Wiecie, jakie to jest wspaniałe? Zdaję sobie sprawę, że nie musisz iść z jakąś prośbą modlitewną do pastora Maćka, żeby się stawiał za ciebie? Bo to nie tylko on jest królem, kapłanem, ale każdy z nas. Myślisz, że jego modlitwy docierają bardziej przed Boży tron niż twoja? To nie myślisz biblijnie. Bo Biblia mówi, że każdy, kto, za którego krew Jezusa Chrystusa została wylana, został przez Niego uczyniony królem i kapłanem. Masz dostęp do Boga zawsze. Masz dostęp do tronu miłosierdzia. Bo krew Jezusa. Pamiętacie, jak arcykapłan wchodził do świątyni? Co roku składając... Żeby pokropić krwią na wieko skrzyni przymierza, to najpierw za kogo musiał składać ofiarę? Dokładnie, nie? Najpierw musiał za swoje grzechy składać, później za grzechy narodu i z tą krwią wchodził dopiero. My zostaliśmy pokropieni krwią Jezusa, oczyszczeni krwią Jezusa. I dzisiaj masz dostęp dzięki tej krwi do tronu miłosierdzia i łaski. Ty masz dostęp. Nie tylko pastor Maciek. Nie? Alleluja. Słuchajcie, co jest ważne też, literalna krew Chrystusa została przelana na krzyżu. To nie była symboliczna krew, tak jak niektórzy gdzieś tam już kiedyś. Ludzie, jak można jakąś herezję wymyślić, to wymyślili. Naprawdę już w historii, jakbyśmy prześledzili, to każdą głupotę ludzie są w stanie wymyślić. Jezus przelał dosłowną krew, taką literalną krew, prawdziwą krew. To nie było jakieś nieprawdziwe. Jezus był w 100% człowiekiem. I o tym będziemy mówić między innymi na Chrystologii w następnym semestrze w Gdańsku, tak? Amen. Tak jest. W Gdańsku będzie Chrystologia. I tam o tym będziemy mówić. Jezus miał prawdziwe takie ciało jak ty i ja. I krew, która się lała, była prawdziwą krwią. Dosłowną. Ona została przelana na krzyżu, ale przez Jezusa została wzniesiona do świątyni w niebie, aby złożyć ją jako dowód ofiary poniesionej za grzechy ludzkości. Jego krwią został nabyty cały Kościół, dokonanie usprawiedliwienia, odkupienie. Jego krew oczyszcza wierzącego z grzechów. Jego krew jest także bronią wierzącego w duchowej walce przeciwko diabłu. To wszystko krew. Krew Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu Golgoty. Krew Chrystusa została przelana i zaniesiona do miejsca Najświętszego w niebie, by dokonać nią przebłagania za nasze grzechy. Hebrajczyków 9:12. I tu jest kolejne słowo, które w liście do Żydów jest bardzo ważne. Słuchajcie. Wszedł raz na zawsze do świątyni. Nie z krwią kozłów i cielców,
ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Ile razy Jezus wchodzi? Raz. I słuchajcie, w liście do Hebrajczyków to stwierdzenie raz na zawsze 3 razy jest powtórzone. A jak Bóg mówi coś 3 razy, to co to jest? Do podważenia? Nie, to jest do niepodważenia. To jest amen, amen, amen. Potrójne zaprawdę, tak? Potrójne jest, że Jezus zrobił coś i zrobił to raz na zawsze. Czy ofiarę Jezusa i przelanie krwi musimy powtarzać? Nie. Bo to się dokonało raz i na zawsze. A jak to się ma do różnych transubstancjacji, konsubstancjacji i tak dalej? O jakiej ofierze mówimy? Słuchajcie, Bóg mówi, że Jezus wszedł raz na zawsze ze swoją krwią i co zrobił? I dokonał wiecznego odkupienia. Słowo dokonał, co znaczy? Że to już jest zamknięte, tak? Zrobił to raz i nie ma powrotu do tego. Dokonał tego i odkupienie jakiego? Halo. Znasz słowo wieczne? Wiesz, co ono oznacza? Ja myślę, że chrześcijanie naprawdę jakieś czasami, nie wiem, mam wrażenie, że my intelektualnie jesteśmy tak trochę mamy problemy, tak? Mówimy, że kto jest w Jezusie, ma życie... Jakie? Wieczne? A co znaczy wieczne? Bez początku, bez końca, na wieki, na wieki. To jak możesz stracić życie wieczne, które nie ma początku i końca i masz je na wieki? To nie miałeś życia wiecznego. Jeśli możesz stracić życie wieczne, to znaczy, że ono nie było wieczne. I tak samo tutaj. Jezus dokonuje odkupienia wiecznego, ale nie, to nie jest wystarczające. Nie, nie, nie. On dokonał odkupienia wiecznego, ale my jeszcze musimy coś od siebie. Czytaj ze zrozumieniem. Wieczne oznacza wieczne. Nie tymczasowe, nie na próbę, nie doczesne, nie aż wytrwasz. Tak? Tylko wieczne. Kto jest w Chrystusie, ma życie wieczne. Tak? Rozumiemy to? Dlatego odkupienie, które Jezus dokonał swoją krwią, jest wieczne. Hebrajczyków 10:19. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy dostęp do świątyni. Dlaczego jesteś królewskim kapłanem nazwany? Bo masz przez krew Jezusa dostęp. Ta ofiara, która raz na zawsze została dokonana, jest wieczna i wiecznie masz dostęp do tej świątyni. Ale jak narozrabiam, ale jak żyłem 10 lat w świecie, to ja nie wiem, czy ja mogę przyjść do Chrystusa. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to Bóg jest nadal twoim ojcem i nadal siedzi na tronie. Twoje upadki, twoje głupie decyzje nie zdetronizowały go. On dalej tam siedzi i dalej jego tron nazywa się tronem miłosierdzia. Chyba nikt nie zmienił, nie wiem, ktoś zmienił ten tron i nazwę tego tronu? Nie, on się dalej nazywa tronem miłosierdzia. A co to jest miłosierdzie? Dlaczego tron miłosierdzia? Bo my rozrabiamy. Bo rozrabiamy, dlatego ten tron się nazywa miłosierdzia. Czyli Bóg nie daje ci to, na co zasługujesz. Przez krew Jezusa. Dla ciebie za darmo, ale Jezus zapłacił. Dlatego masz tam dostęp. Bo Jego krew pozwala ci, daje ci wstęp do świątyni. I to nie tylko do zasłony, tylko zasłona została rozdarta do miejsca najświętszego. Do obecności Bożej. Hebrajczyków 12:24. I przystąpiliśmy do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Krew Abla, jak dobrze pamiętam, to ona wołała, któż mnie pomści, tak? I tak dalej. A jak woła krew Jezusa Chrystusa? Ostatnie słowa Jezusa na krzyżu wam podpowiem. Wykonało się. Krew Jezusa przekonuje ciebie i mnie o tym, że zbawienie się wykonało. Dokończone jest.
Nic nie musisz dodawać. Wykonało się. Dlatego mamy znowu lepsze coś, tak? O ile bardziej krew, która przemawia lepiej. Tak? Dzieje apostolskie 20-28. Słowa do starszych w Efezie. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański, nabyty własną jego krwią. Zbór pański, Kościół, nabyty jest przez Jezusa. Jaka była cena? Znowu krew. Krew. Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy nabyci dla Niego przez Jego krew. Rzymian 5:9. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Halo. A niektórzy chrześcijanie się szykują, no chociażby na wielki ucisk. O, jak będziemy nam ciężko żyć jako chrześcijanie w wielkim ucisku. No ale zadam ci proste pytanie. Czym jest wielki ucisk? W objawieniu Jana, jak fajnie pisze. Karą i wylaniem gniewu Bożego. Halo, co przed chwilą czytaliśmy? Będziemy usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Nie w gniewie, nie przez gniew, tylko od gniewu. Dzięki krwi Chrystusa znowu. Nie będziesz uczestniczył w czymś, z czego Jezus już cię odkupił. Gniew Boży, który na mnie i na ciebie powinien spaść, spadł na kogo? Na Jezusa Chrystusa. Myślisz, że Bóg jeszcze raz chce cię ukarać? To by było niesprawiedliwe. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Nie dwa razy śmierć, tylko jedna śmierć, tak? Jeśli Jezus zapłacił za twoje grzechy, to ty już nie będziesz za nie płacił. Bo raz zostało zapłacone i wystarczająco zapłacone. Nie? Więc zachowani będziemy od gniewu. A jeśli grzeszymy, to Bóg się na nas gniewa? Gniewa się, ale tak jak ojciec na swojego syna, gdy coś przeskrobie, tak? Jeśli doświadczasz czegoś od swojego Boga Ojca, to wiesz, czego doświadczasz? Karcenia. Bo ten, który cię kocha, to też cię będzie dyscyplinował, bo nie chce, abyś żył w grzechu, bo grzech zniewala, bo grzech niszczy, grzech prowadzi do śmierci. Nie mówię o śmierci wiecznej, ale każdy grzech zabija coś. Zabija twoją relację z kimś, zabija twoje chodzenie z Bogiem, zabija może twoje zdrowie też, tak? Czyli może cię fizycznie zabijać. No, chociażby palenie, no nie zabija, no zabija. Pomału, ale zabija. Nie? No. Więc każdy grzech, powiedzmy, zabija. A Bóg nie chce, ojciec nie chce, żebyś trwał w czymś, co cię niszczy. Więc podlegamy karceniu. Karcenie jest zupełnie innym tematem. Jeśli chodzi o zapłatę za grzech, Jezus wszystko zapłacił. Nic nie możesz do tego dodać, ani nic ująć. To jest zapłacone w 100% i koniec. Koniec tematu. Zapłatu za grzech. Pamiętaj o tym. Gdzie my to jesteśmy? W Warszawie, no. Efezjan 1:7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów. Kolosan 1:14, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. 1 Piotra 1:19, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, tak? Objawienie 5:9, Rzymian 3:25, nabyci krwią, która dokonała przebłagania. Te wszystkie wersety mówią, zobaczcie, jak dużo wersetów mówi o krwi. Ktoś mówi, a w Starym Testamencie tyle krwi się leje. Leje się, ale w Nowym wcale nie mniej. A jeszcze poczytaj w objawieniu, ile będzie krwi jeszcze w czasie którejś bitwy, nie? Jest jedna. Jest jedna, ale jaka? A w objawieniu jest mowa o tym, że jeszcze się krew będzie lała, ale to już wrogów tylko. Nie. Która nie będzie miała mocy odkupić się nikogo. O ileż bardziej krew Chrystusa, tak?
Krew oczyszcza wierzącego od grzechu, to na pewno. 1 Jana 2, 1-2. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. No słuchajcie, ojciec mówi, nie grzeźcie. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Czy wierzący grzeszą? Grzeszą. Ale co mamy? Orędownika. I co jest ważne, pamiętajcie, cały sąd został przekazany Jezusowi, ale wiecie, jak wygląda nasza rozprawa sądowa przed Bożym sędzią? Jezus jest tym, który cię oskarża i chce cię skazać? Nie. W Bożym sądzie Jezus jest, tak jak tu mamy napisane, orędownikiem naszym, a w innym wersecie jest powiedziane, że jest naszym adwokatem, obrońcą. Jak możesz być skazany, skoro Jezus jest twoim obrońcą? A jedynie On może ludzi, może kogoś skazać, a jest powiedziane, a Jezus jest twoim obrońcą. Obrońca ma za zadanie cię skazać? Nie. Obrońca ma za zadanie cię obronić. W jaki sposób Jezus ciebie i mnie broni? Diabeł przynosi całe listy naszych grzechów. Popatrz, winny, popatrz, co on narobił, popatrz, ile tego ma. A Jezus mówi, tu, zapłaciłem, usprawiedliwiłem, uwolniłem. Jest niewinny. Tak wygląda rozprawa sądowa twoja i moja. Dzieci moje, On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, to jest piękne, lecz i za grzechy całego świata. Matko jedyna. A ja myślałem, że On umarł tylko za wierzących. Wyobrażasz sobie, że, i to nie jest jedyny fragment, który mówi o tym, że Jezus umarł za grzechy nawet niewierzących? Wyobrażasz to sobie? Za grzechy całego świata. Za każdego człowieka, który po planecie Ziemia chodził. Jezus zapłacił. Wow, no to jak to tak? To ja się tu staram, cierpię jako ten wierzący, a ci niewierzący sobie robią, co chcą. Kwestia jest nie twoich grzechów, czy moich, czy ich, ale kwestia jest tego, co zrobiłeś z Jezusem. Jezus jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko nasze, ale całego świata. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalane i przywracają cielesną czystość, o ile bardziej krew Chrystusa, który ofiarował samego siebie, tak? O ileż bardziej. Krew Chrystusa została przelana za grzechy wszystkich ludzi. Czy teraz wszyscy idą do nieba? I to jest sprawa tak naprawdę, jak to się nazywało? Brakuje mi. No nie predestynacji, tylko brakuje mi słowa na A. Arminianizmu. Tak? Bo są ludzie oczywiście, którzy na przestrzeni wieków studiując taki chociażby fragment doszli do wniosku, skoro Jezus za wszystkich umarł, to wszyscy są zbawieni. To wszyscy będą w niebie, wcześniej czy później. I do dzisiaj są tacy ludzie. A? Nie ma piekła, nie ma jeziora ognistego, nie ma ludzi, którzy by tam trafiali, bo Jezus za wszystkich odkupił. Czy tak jest? Nie, bo to nie jest pełny obraz. Oczywiście, że Jezus za wszystkich umarł. Ale to, czy to jest skuteczne w twoim życiu, zależy od tego, co pastor Mariusz już powiedział. Od czego? Od wiary. Czy wierzysz w to, że krew Jezusa Chrystusa jest wystarczająca dla twojego zbawienia? Czy przyjęłeś Jezusa jako swojego Zbawiciela, który zapłacił za twoje grzechy? I tylko na tej podstawie ludzie będą albo zbawieni, albo potępieni. Od tej decyzji. Wyobrażacie sobie siedzieć w jeziorze ognia, wiedzieć, że to nigdy się nie skończy jeszcze i mając w głowie jeszcze taką myśl, o ja durny, a wystarczyło uwierzyć.
Wystarczyła jedna moja decyzja. Przecież Jezus umarł za moje grzechy. A ja tu jestem tylko z tego powodu, że nie miałem czasu albo nie chciałem podjąć decyzji na tak dla Jezusa jako Zbawiciela. To będzie bolało, myślę. To było tak blisko. To było na wyciągnięcie ręki. Jedna modlitwa o przyjęcie Jezusa. I byłem tam. Byłbyś tam. Bo drogocenna krew za ciebie się przelała. A ty nie skorzystałeś z tego. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. I ten głupi się obudzi w piekle, w jeziorze ognia i będzie się pukał przez całą wieczność. O, jak głupi, o, jak głupi. Nie bądź głupi. Biblia mówi, że żyjemy w takich czasach, co się nazywają czasami łaski. I dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie bądź głupi. Dzisiaj skorzystaj z tej krwi Chrystusa. Drogocennej krwi. Najcenniejszej krwi. Która w jednej chwili może zbawić się na wieki. Skorzystaj z tego. I ostatnia rzecz o krwi. Jest bronią przeciwko szatanowi. W jaki sposób? A w taki sposób, że szatan jest ojcem czego? Kłamstwa. Ja wierzę, że każdy człowiek, który narodził się na nowo, który przyjął tą krew Jezusa, żeby była czynna w jego życiu, jest zbawiony na wieki. Ale szatan lubi nas oszukiwać. Robi to na ile się da. Jest powiedziane w Biblii, że szatan zwodzi wierzących na tyle, na ile jest to możliwe. I on to robi. Zbawienia ci nie zabierze. Ale co robi? Oszukuje ludzi, że stracili zbawienie. To jest piękne, co? Straszne. Boże Słowo mówi, że nie może stracić, a szatan ci wmówi, że straciłeś. Coś, co jest nieutracalne. Bo drogocenna krew jest daje wieczne odkupienie. Nie da się oszukać. W jaki sposób krew jest bronią przeciwko szatanowi? Słuchajcie, Kolosan 2, rozdział 13-15. I was, którzy pozycyjnie umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Czy ty rozumiesz, co tu jest napisane? Rozbroił na ziemskie władze zwierzchności, wystawił je na pokus, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Wiecie, co szatan wykorzystuje? List dłużny. Co to jest list dłużny? To jest lista, kiedyś pamiętam, na wsiach było tak czasami, że jak wszedłeś do sklepu i nie miałeś kasy, pani cię do zeszycików wpisywała. Tak, piszczałka tutaj, 5 zł za coś tam, nie? I gdzie niegdzie, tak jak tam pod krzyżem dalej działa ten zeszyt, tak? To jest list dłużny. Jesteś winien. I ten list dłużny jest ciekawy, jest powiedziane, że to nadziemskie władze posiadają ten twój list dłużny. I zwracają się, jest powiedziane, że zwracają się przeciwko nam z nim. Przychodzą z twoim listem dłużnym i mówią, słuchaj, jesteś nam winien. Musisz zapłacić za te swoje rozboje, za to zło, które uczyniłeś, za te grzechy, za te złe decyzje. Jesteś nam winien. Mam dobrą nowinę dla ciebie. Guzik, jesteś winien. Bo ktoś przyszedł i zapłacił raz na zawsze. Twój list dłużny, to co szatan się cały czas domaga, zapłać, 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 został przybity do krzyża Golgoty. I w ten sposób szatan został rozbrojony. Nie ma już żadnej broni przeciwko tobie, nie ma już żadnych rzeczy, o którą mógłby cię oskarżyć albo wyłudzić od ciebie coś, co wydaje mu się, że do niego należy. Bo ten werset bardzo wyraźnie mówi, że krew Jezusa Chrystusa, że krzyż rozbroił twój list dłużny. Nie jesteś szatanowi nic dłużny. I tu znowu wrócę do tego przekleństwa pokoleń, tak?
To jest kolejne oszustwo szatana, którym zniewala wierzących. Twój list dłużny twojego dziadka i przodków, został przybity. Czemu chcesz odpłacać coś, za co Jezus już zapłacił? Nie daj się okłamać. Krew Jezusa możesz używać przeciwko mocom diabelskim. Ta krew jest ponad wszelkie demony. Zostały rozbrojone. W objawieniu 12:11 mamy świętych wielkiego ucisku stojących przed tronem Bożym. I jest ciekawe świadectwo na ich temat. Jest powiedziane tak. A oni zwyciężyli go, i tu jest mowa o szatanie, w jaki sposób? Przez krew baranka. I przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Ta końcówka jest o świętych wielkiego ucisku. Każdy, kto w wielkim ucisku uwierzy, będzie musiał zapłacić cenę swojego fizycznego życia. Tak? Ludzie będą ścinani za wiarę. To jest wielki ucisk. Ale w jaki sposób zwyciężyli szatana? Krew baranka. Jak ty dzisiaj zwyciężasz szatana? Krew baranka. Jeśli demony ci dokuczają, jeśli demony próbują cię straszyć, oszukiwać i tak dalej, zawezwij to, czego szatan nienawidzi. Wiesz, na co możesz się powołać? Ale krew baranka. Ja zgrzeszyłem, upadłem. Tak. Ale krew baranka. Powołuj się na to, bo to jest twoje. Nie daj się oszukać jakimś przekleństwem, czymś, nie wiem, jakąś tajemną mocą, która ma nad tobą moc, bo krew baranka. Zawsze możesz ją wezwać. Zawsze możesz się na nią powołać. To działa. To jedynie działa. Krew baranka. Oni zwyciężyli go przez krew baranka. Ile czasu już? Koniec? To ja jeszcze nie doszedłem do tam. Jeszcze wybranie miało być i tak dalej. Nie, to nie. Cieszę się, że na krwi baranka, bo to było o wiele ważniejsze, słuchajcie. Bo herezje to ludzie zawsze wymyślali i możemy na dyskusji o herezjach pogadać, o jakimś wybraniu na potępienie kogoś, czy tam o tym, że wszyscy są zbawieni. To są herezje. Możemy na dyskusję. Najważniejsza rzecz w twoim i moim życiu i z tego wykładu, krew. Odwiecznie odkupiony jesteś. Na wieki, na zawsze. Krew baranka. Ona jest najważniejsza. Hebrajczyków, i zakończę takim fragmentem, którym niestety ktoś mnie kiedyś dobił, jak byłem ranny. Nie dajcie się dobijać w ten sposób. Hebrajczyków 10:29. Pamiętajcie, znowu to jest list do Żydów. Jeśli chcesz to zrozumieć, to musisz najpierw załapać całe tło tradycji żydowskiej, żeby zrozumieć, o czym jest mowa w tym liście. Chcesz go dobrze rozważyć? To najpierw wchodź w Stary Testament i wszystkie prawa tam studiuj, będziesz wiedział, o czym tu jest mowa. A tu jest mowa o czymś takim, słuchajcie. O ile sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Słuchajcie, kiedyś upadłem, i przyszedł brat, który cytując mi ten fragment powiedział: bracie, prawie podeptałeś Syna Bożego swoim grzechem. Prawie zbezcześciłeś krew przymierza. Wtedy mnie to dotknęło, ale nakłoniło mnie też do głębszego studiowania tego fragmentu. I ten fragment mówi wręcz coś zupełnie odwrotnego, niż ten brat to użył. Kompletna ignorancja, bym powiedział, i niezrozumienie tego fragmentu. Wiecie, o czym tu jest mowa? Co znaczy, o ile sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten? Gdy, werset wcześniej mówi tak, kto łamie prawo Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia. Złamanie prawa, śmierć bez miłosierdzia. Jaka śmierć? Fizyczna, tak? I teraz w tym kontekście mamy, o ile sroższej kary sądzić godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał, zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony. Krew Jezusa Chrystusa za kogo została przelana?
za wszystkich. Aha, ale o ile sroższej kary dostąpi ten, kto nie tylko złamał prawo mojżeszowe i może ponieść śmierć fizyczną, bo tam za dużo rzeczy było śmierć fizyczna tak naprawdę. Nawet, słuchajcie, za nieposłuszeństwo rodzicom kara była śmierć fizyczna. To jest prawo. Ha? Fajne prawo, nie? Za nieposłuszeństwo rodzicom łeb. I słuchajcie, o ile sroższej kary. Jaka może być sroższa kara niż śmierć fizyczna? O ile sroższej kary dostąpi ktoś, kto nie tylko złamał prawo mojżeszowe, ale co? Podeptał krew Jezusa, którą został uświęcony. Jezus umarł za wszystkich ludzi. Każdy człowiek jest przez Niego zbawiony. Może być uratowany. Ale zbawieni są ci, którzy uwierzyli. Ci, którzy przyjęli. I ci, którzy nie przyjęli, będą mieć tą sroższą karę. Wieczne odłączenie od Boga. Duchowa śmierć to jest nazwane, nie? Jezioro ognia. Gdzie ogień, jak jest powiedziane? Nie gaśnie. A robak ich, co? Nie umiera. To jest bardzo ważne stwierdzenie, słuchajcie, dzisiaj, bo bardzo wiele grup religijnych dzisiaj głosi, że ludzie niewierzący nawet, jak tam nawet nie uwierzą, to nie jest taka wielka strata, będą unicestwieni, tak jakby nigdy nie istnieli. Tylko, że Biblia nic o tym nie mówi. Biblia mówi o tym, że nigdy nie umrą, bo o tym mówi ten robak, tak? Ich robak nie umiera. I cierpienia też nigdy się nie skończą, bo jezioro nigdy nie wygaśnie. Ani nie spala cię na popiół, bo to nie jest taki ogień. Cierpienia na wieki. Niekończące się, beznadziejne cierpienia. Zobaczcie, jak to jest inne od tego, co dzisiaj mamy. Przepraszam, że tak przeciągam. Nie wiem, ile już przeciągnąłem, ale wszystkie cierpienia, jakie dzisiaj doświadczamy na ziemi, tak naprawdę są łatwiejsze do zniesienia. Dlaczego? Bo każdy człowiek ma nadzieję. Nie jest tak? Ktoś może dzień w dzień cierpieć, jakieś bóle, jakieś zmagania, ale ma zawsze nadzieję, że a nawet jak odejdę, albo z momentem śmierci to się skończy. Mamy taką nadzieję. Niektórzy mają złudną nadzieję, że to się skończy. Niektórzy mają prawdziwą nadzieję, że to się skończy, tak? Ale zawsze jest nadzieja, że kiedyś to się skończy, bo żyjemy w czasie. Ale w wieczności nic się nie skończy. I nie będzie szans na to, żeby się skończyło. Bo miałeś szansę tu na ziemi podjąć właściwą decyzję, a jej nie podjęłeś. Pamiętaj o tym, że dzień łaski i zbawienia jest dzisiaj. Dla ciebie jest dzisiaj. Skorzystaj z krwi Chrystusa. Panie, ja tak bardzo dziękuję Ci za krew Jezusa Chrystusa, która przelała się za każdego człowieka na ziemi. Panie, chcemy mówić innym o tym, czego myśmy doświadczyli. A doświadczyliśmy tego, że krew Jezusa Chrystusa oczyściła nas od wszelkich grzechów. I nadal oczyszcza. Że krew Jezusa daje nam pewność zbawienia. Bo nie jesteśmy złotem, srebrem. Bóg nie jest przekupny. Niczym nie da się przekupić. Bo jest jedna zapłata za grzech. Śmierć. I tą śmierć Jezus Chrystus za nas zapłacił. Jest wystarczająca. I zrobił to raz i na zawsze. I to wystarczy. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Niego, a będziesz miał życie wieczne. Życie bez początku i końca. Amen.